Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na Motodziennik. Dzisiaj spora porcja nowości i aktualności. Niby wakacje, a dzieje się. I to sporo się dzieje. Zaczniemy we Włoszech. Po tym jak włoski rząd przypomniał sobie o przepisach chroniących wewnętrzny rynek przed produktami, które w jakiś sposób się podszywają pod kraj, czy sugerują, że z Włoch pochodzą, koncern Stellantis dostał już dwa solidne kopniaki. Alfa Romeo Junior miała się przecież nazywać Milano, ale że produkcja jest w Polsce, to włoski rząd zaprotestował. A potem skonfiskowano 134 fiaty Topolino wyprodukowane w Maroko. Ale z włoską flagą na drzwiach. Stellantis właśnie się odgryzł. Na oficjalnym kanale fiata pojawił się film z elektryczną 500, -ką. akurat ten model jest produkowany we Włoszech, ale bez logotypów, bez oznaczeń, bez flagi. I przekaz jest taki, że nawet bez tej identyfikacji można poznać, że auto pochodzi z Włoch, bo ikoniczny design i radość z życia. Szczerze, słabe to. Tak samo jak słabe są ciupagi z napisem Zakopane Made in China. Czy Stellantis daje sygnał, że nie zamierza nadstawić drugiego policzka i że w przyszłości po prostu zrezygnuje z flag, z nazw, które mogą się kojarzyć? Być może. Ale by nikt w Stellantis nie pomyślał, że tylko na nich się uwzięto, spore kłopoty ma też inna włoska firma, Marka. Chodzi o DR Automobil. Wspominałem o niej z rok temu, trochę tego jeździ, choć nie tak dużo jak MG. To są chińskie samochody z różnych koncernów, składane rzekomo we Włoszech i sprzedawane jako wyprodukowane we Włoszech. No i ktoś powiedział, sprawdza i okazało się, że nie są, tylko znaczki są przyklejane, i firma dostała za to 6 milionów euro kary. Za to, ale też za tricolor pod logo oraz za brak części zamiennych do sprzedawanych przez siebie aut, na co mieli się skarżyć użytkownicy. Co ciekawe, puszczono w świat dokumentację zdjęciową z dochodzenia, które przeprowadzili włoscy urzędnicy, m.in. zdjęcia aut w kontenerach, gotowych, złożonych i polakierowanych, tylko bez logo. A na stronie firma chwaliła się zdjęciami robotów spawalniczych, m.in. Jeszcze przy chińskich autach na moment zostaniemy. Za kilka dni mają ruszyć dodatkowe cła chroniące europejskich producentów przed dotowanymi przez chiński rząd autami elektrycznymi. Na najwyższą prawie 50% stawkę załapał się koncern SAIC, ten od MG, bo nie chcieli współpracować z wysłannikami Unii Europejskiej. I szkoda, bo w modelu MG4 jak być może Państwo pamiętają, jest spory potencjał. Ale to nie elektryki z Chin się przecież ostatnio sprzedają jak wściekłe, tylko auta spalinowe. Chiński rząd na razie nie odpowiedział ogniem, ale oskarżył Unię Europejską, o ironio, o szpiegostwo przemysłowe. Serio. Wspomniani wysłannicy do Chin chcieli mieć wgląd w zasadzie we wszystko, nawet w łańcuchy dostaw. Ale na oskarżeniach się nie skończy, prawdopodobnie. Chiny wprowadzą antydumpingowe cła na z Europy wieprzowinę albo oraz produkowane w Europie samochody. Eksport do Chin to w zeszłym roku prawie 20 miliardów euro. Euro, szacuje się, że nawet 30% niemieckich aut takich marek jak BMW, Mercedes, Audi i Porsche trafia właśnie na rynek chiński. Więc jakby się ktoś zastanawiał, czemu Niemcy tak niechętnie do tych ceł podchodzili, to właśnie temu. I jeszcze jeden wątek. Europa nie chce chińskich auto elektrycznych, prawda? Prawda. Ale jeśli miałyby być produkowane w Europie albo chociaż składane, no to już miejsca pracy, inwestycje, więc zapraszamy. Fabryki mają lub będą miały w najbliższym czasie koncerny Czery, Węgry. Great Wall, Węgry, Leap Motors. Polska. O kolejne inwestycje rywalizują Hiszpania, Polska, Węgry, nawet Turcja. Wspomniane SIC, to ci od MG, też chcą budować swoje auta w Europie. Raz, że unikną cła, dwa, że będzie im wtedy prawdopodobnie łatwiej. Jeszcze łatwiej konkurować, no bo nie będą to już auta Made in China. I jeszcze jedna ciekawostka z Azji. Jakiś baran umieścił na autostradzie reklamę busa w taki sposób, że pokładowa elektronika zinterpretowała obraz jako zagrożenie, przez co auto marki Lee Auto L9 zaczęło hamować, a kierowca z tyłu nie zdążył. I to pewnie nie pierwszy i nie ostatni tego typu incydent. Ciekawostki z BMW teraz, i to sporo, a zacznę od Mini Coopera, który znalazł się w Stanach na cenzurowanym. Izba Wyższa Amerykańskiego Kongresu prowadzi śledztwo po tym, jak okazało się, że w ośmiu tysiącach importowanych do Stanów miniaków znajdują się elektroniczne komponenty z chińskich fabryk podejrzewanych o wykorzystywanie pracowników przymusowych. W odpowiedzi firma BMW oczywiście zapewniła, że to się więcej nie powtórzy i że wymieni te komponenty na inne. Ale to nie pierwszy raz, i nie tylko BMW ściera się z podobnymi oskarżeniami. Dzieje się to regularnie, choć informacje te raczej nie trafiają na pierwsze strony. W 2016 roku okazało się, że jeden z pigmentów do lakierów pochodzi z indyjskich fabryk, w której pracowały dzieci. Równo rok temu BMW, Volkswagen i Mercedes też były oskarżane o używanie chińskich podzespołów elektronicznych produkowanych w fabrykach z robotnikami przymusowymi. Kobalt do elektrycznych BMW pochodził z Kongo. Ale kiedy okazało się, że tam też dzieci zatrudniają, dostawcą została kopalnia z Maroko. Ale tu dochodziło do łamania praw pracowników, a proces wydobycia był delikatnie mówiąc rabunkowy. W grudniu ubiegłego roku szwedzka gazeta oskarżyła Tesla, BMW i Volvo o pośrednie korzystanie z pracy dzieci. Tu też chodziło o minerały sprzedawane przez chińskiego dostawcę, a wydobywane na Madagaskarze. Sporo tego. I dobrze, bardzo dobrze, że ktoś tego pilnuje, a robią to zarówno dziennikarze, jak i europejskie i amerykańskie agencje rządowe. I chyba warto każdy taki przypadek nagłaśniać, a o wcześniejszych od czasu do czasu przypominać. I jeszcze raz Stany i BMW. Jak pewnie większość z Państwa wie, to w Stanach produkowane są duże suwy. BMW X5 na przykład i to właśnie w Stanach w zeszłym roku pracownicy branży automotive zatrudnieni przy produkcji strajkowali i wywalczyli sobie wyższe wynagrodzenia, co podobno ma się przełożyć na ceny aut. Fordy mają zdrożeć średnio o 900 dolarów, auta marki GM o 500. Ale co tu zrobić, by się zabezpieczyć na przyszłość, nie tylko tak, by do strajków nie dochodziło, ale też by ograniczyć wydatki na pensje. W samym tylko Spartanburgu przy składaniu BMW pracuje około 11 tysięcy osób. Najlepiej to by ich było zwolnić i kupić roboty, takie humanoidalne. A są takie roboty? Powstają. BMW podpisało właśnie umowę ze startupiem o nazwie figur. Pierwsze roboty mają zastąpić ludzi w ciągu 12-24 miesięcy. Będzie to pilotaż, ale jeśli się powiedzie, no to wiadomo. Dacia Bigster na pewno Państwa zainteresuje. Są nowe zdjęcia szpiegowskie. To oczywiście SUV, tylko wyraźnie większy od Dastera. Ma mieć około 4,60 m trzy rzędy siedzeń i raczej lub. Ogromny bagażnik, jeśli siedzenia te będą schowane. Będzie to najdroższa dacia w historii, ceny mają startować z okolic 30 tysięcy euro. I będzie to też auto bez diesla i bez fabrycznej instalacji LPG, czyli silnika 1.0, który świetnie sprawdza się w Sandero, trochę gorzej w Dusterze, a Jogera to ledwo rozpędza. Podstawowy napęd to zapewne 1.2 benzyna z hybrydą, 130 koni albo 1.6 hybryda, którą testowałem ostatnio w Joggerze i tym się wyjątkowo dobrze jeździło. Premiera w przyszłym roku. I na koniec jeszcze jedna nowość Fiat Panda, Grande Panda nawet. Ja mam dobrą pamięć, więc wszystkie te wielkie słowa, te wspaniałe zapowiedzi następcy aktualnie nam panującej, produkowanej od 2011 roku generacji, mam jeszcze w głowie. Tak samo jak koncept Cento Wendy. W 2019 roku zapowiadano nową pandę wkrótce, w dodatku elektryczną. A co dostaniemy? Przede wszystkim super, że dostaniemy cokolwiek, ale to chyba nie do końca to, czego się spodziewaliśmy. Grande Panda to 4-metrowe auto z segmentu B, oczywiście SUV, i oczywiście jest to auto zbudowane na tej samej platformie co Citroen C3 i EC3, więc można się spodziewać podobnych cen. Dobra wiadomość. Oraz podobnych albo wręcz identycznych napędów. To też dobra wiadomość, bo oznacza to, że Panda nie będzie wyłącznie elektryczna, ale również spalinowa, benzynowa, jak C3. Zła wiadomość jest taka, że widać, że to wszystko na szybko jest rysowane zarówno na zewnątrz, jak i w kabinie. Nowa panda, grande panda, ma mieć premierę jeszcze w tym roku i być może jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży, ale jestem przekonany, że nie zbliży się popularnością ani do pierwszej, ani do drugiej. Ani nawet do trzeciej generacji, chyba że we Włoszech. Ale to też jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego że w notatkach prasowych koncern Stellantis bardzo często przywołuje włoskie akcenty, ale takie bardzo drobne, na przykład to, że samochód został zaprojektowany we Włoszech, albo że jego projekt, jego design zawiera w sobie elementy nawiązujące do tej słynnej fabryki Fiata, wybudowanej w latach 20. XX wieku, tej Storen testowym na Dachu, która to fabryka w latach 20. była największą fabryką samochodów na świecie. Wiecie. Więc czy samochód będzie produkowany we Włoszech, czy gdzieś indziej, czy tym filmem o Fiacie 500 elektrycznym pozbawionym oznaczeń firma chce nas przygotować na to, że być może Panda nie będzie produkowana w, we Włoszech. Tego wszystkiego nie wiemy, ale myślę, że się wkrótce dowiemy. A w czwartek albo w piątek dowiedzą się Państwo, jakiś dzi nowy Mercedes CLA. Znaczy on nie jest wcale taki nowy, ale będzie to nowy test na kanale. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia zatem.